Wiele dzieje się w środowisku suwalskich seniorów. To niezwykle aktywna część suwalskiej społeczności, która znakomicie odnajduje swe powołanie w różnych przedsięwzięciach. Tych zaś jest naprawdę sporo. Może jeszcze za mało. Seniorzy powiedzieliby pewnie, że trochę za mało, dlatego właśnie wymyślili tę olimpiadę. Nie tylko, żeby starsi seniorzy, tacy prawdziwi sportowcy kontynuowali karierę, ale żeby zachęcić wszystkich do ruchu, do integracji, do takiej wspólnej zabawy. Do najbardziej znanych seniorów rozmiłowanych w sporcie należy niewątpliwie Jerzy Broc, najbardziej utytułowany sportowiec senior, który po zakończeniu pracy zawodowej całkowicie oddał się pasji lekkoatletycznej, uzyskując naprawdę znakomite osiągnięcia. Idąc za jego przykładem, suwalscy seniorzy postanowili spróbować swych sił w sporcie. To jest właśnie impreza, która ma przede wszystkim może nie na celu taką rywalizację poważną, ale integrację i zabawę i zachęcenie do aktywności, wyjścia z domu. Będzie to 5 comiesięcznych spot. Każde z nich poświęcone będzie innej dyscyplinie. Każdy senior w wieku powyżej 60 lat może wziąć udział w jednym z 5 wydarzeń, które są przewidziane od marca do października. No troszkę będzie ograniczona liczba miejsc, bo czy to w akwaparku, czy podczas turnieju bowlingowego, czy na strzelaniu, to jednak wszyscy nie dadzą rady, nie zmieszczą się. Na pewno wszyscy mogą natomiast kibicować. 23 marca seniorzy spotkają się w akwaparku. Będą pływać na czas. Później będą próbować sił w strzelaniu, czyli tutaj dobre jest celne oko i może trochę przygotowania, ale też wiem, że można wcześniej się zgłosić na trening, więc nie trzeba znać super dyscypliny. Potem jest wycieczka rowerowa, we wrześniu, a wcześniej jeszcze w czerwcu będą zawody lekkoatletyczne na stadionie i zakończymy to wszystko turniejem bowlingowym, bo oni też dobrze grają w kręgle. Pływacy muszą się już zgłaszać, czekają na nich pracownicy suwalskiego OSIR-u. Kolejni nie ma takiego terminu, praktycznie do wyczerpania miejsc będzie trwał ten nabór, więc im szybciej, tym lepiej. Wszystkie zgłoszenia zbiera OSIR. Również jeżeli ktoś chciałby się poradzić, czy ma szansę wystąpić w danej konkurencji, albo w ogóle jaki to będzie dystans, jakie to są dyscypliny, to również w OSIR-ze pani Aneta Walendykiewicz udziela takich informacji i na pewno nawet tych, którzy nie czują się na siłach, żeby rywalizować z innymi w takich poważnych dyscyplinach, zapraszamy na stadion, do akwaparku, do plazy, żeby również kibicowali, żeby też wspierali tych starszych sportowców.